malarstwo jest moim malarstwem po prostu. Ja nie szukam jakichś tam porównań, czy po prostu skojarzeń. No po prostu to doświadczenie powoduje to, że chcę być sobą, nie chcę, żeby mnie do kogoś tam przyrównywano. Chcę się wypowiadać w pełni, chcę skorzystać z doświadczeń życiowych. Te kilkadziesiąt obrazów, które ja wybrałem na tą wystawę, dokonałem wyboru z 400 prac. Najpierw zostały mi zaproponowane 200, prawie 57 obrazów. No i już wiedziałem, że mi jest o 200 za dużo. No i trzeba z tych 200, te kilkadziesiąt, bo przecież galeria ma swoją jakąś punkt krytyczny i tego jego nie można przekroczyć. A poza tym trzeba umiejętnie spróbować coś wybrać, jak go połączyć, jak to wszystko, ten bardzo bogaty świat pokazać, żeby on był no jednak w tej skromnej przestrzeni widoczny. Mija 10 dni i dostaję telefon, gdzie profesor Wolczyk mi się tłumaczy, że on był tak podniecony, zaaferowany tą moją wizytą i że ja tyle czasu na te przeglądanie tych 200 iluś obrazów i że on zapomniał o 140 najważniejszych. Obejrzałem jeszcze te 140, z tych 140 wybrałem jeszcze 8 do tego zestawu. Przemysł wewnętrzny twórczy. Ja muszę po prostu to zrobić, bo jeżeli ja tego nie stworzę, nie namaluję, to ja po prostu no nie mogę się, że tak powiem, odnaleźć. To musi nastąpić, ja muszę z siebie, że tak powiem, wyrzucić, po to, żeby mógł następne malować. Tutaj akurat nie są tytuły na tej wystawie. Tak sobie pomyślałem, że tym razem zatytułuję. I to był cały proces też twórczy. Znalezienie odpowiedniego tytułu do tego, co ja odczuwam, do tego, co ja widzę i do tego, co po prostu zostało, że tak powiem, jeszcze wyrażone przy pomocy środków malarskich. Nie ukrywam, że jeszcze zrobiliśmy przynajmniej 3-4 dosyć istotne zmiany w samym momencie montażu, bo galeria, bo wnętrze też o czymś decydują. Co innego papier, co innego wyobrażenie, że to będzie fajnie wyglądać, a co innego wnętrze, światło zewnętrzne czy światło sztuczne, bo to czasami się nie sprawdza, co ci się na karteczce ułoży. Tak, dla mnie to jest za małe miejsce, bo ja się nie mogę po prostu w pełni wypowiedzieć. Po prostu te prace musiały być cięte jak na gilotynie, po prostu musiały być po prostu cięte i odrzucane, dlatego że po prostu no, nie można było tego, no, można było dokonać jakiegoś wyboru, ale po prostu ten wybór był bardzo, bardzo trudny. Można było natomiast stworzyć takie cykle, tak jak pan rektor tutaj stworzył właśnie na przykład takie piony, postawił to ten na górze taki cykl. Ja sobie nie wyobrażam, że mógłbym coś innego robić, że mógłbym gdzieś indziej studiować, że mógłbym z kimś innym pracować, że mógłbym nie mieć studentów. To są bardzo mądrzy, ciekawi ludzie, młodzi ludzie. Oni mnie, że tak powiem, no, wzbogacali po prostu młodością. No. Marian o tym mówił, że to jego ostatnia wystawa. Ja nie wierzę, no bo tu jest za duża siła. Marian jest w świetnej kondycji, w świetnej formie. Za duża jest ta siła i ta potrzeba tworzenia. I to na pewno nie ostatnia wystawa w Galerii Neon. Ja cały czas się czuję młodym. Do mnie to nie dociera, że po prostu licznik bije, czas ucieka, a ja po prostu gdzieś duszę mam taką, że tak powiem, niepowtarzalną młodość.